Dzień dobry, państwo! Z tej strony gościn Majnowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i ByCoffee2 oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Za najważniejsze dni świąteczne w roku uchodzą przesilenia i równonoce. Dnia 25 grudnia. Obchodzi się Boże Narodzenie, Dzień Słońca, którego odtąd zaczyna przybywać i noc staje się krótsza. 21 marca przypada początek Nowego Roku w tradycyjnych kalendarzach wielu ludów, np. irański Nowruz, a w Europie początek Roku Astrologicznego. 24 marca obchodzi się Dzień Świętego Jana Chrzciciela, czy może Noc Kupały. Na 23 września przypadały Dożynki Świętoplonów. Jednak kalendarz celtycki najważniejsze święta wyznaczał nie w te dni, ale mniej więcej w połowie każdego z tych okresów roku wyznaczonego obserwacjami pozornego ruchu słońca wokół Ziemi. Najważniejsze cztery święta to Imbolg 1 lutego, Bialten 1 maja, Lusad 1 sierpnia, Sawin 1 listopada. Są to święta ściśle związane nie z rolniczym, ale pasterskim kalendarzem. 1 lutego. Staroirlandzkie ojmelk, owczemleko, to początek okresu laktacji ułowiec. 1 maja, labialtienie, ognie belenosa, wygaszanie ognisk i rozpalanie nowych, przepędzanie stad z zimowych pastwisk na wyżej położone i wypas na świeżej trawie. Lunase, 1 sierpnia, poświęcone przybranej matce boga Luga, bogini Teltiu, zwane też Brontrojen. Dosłownie smutek, czy też boleść porodu, bóle, jakie odczuwa Ziemia, rodząca wówczas plony. I sawin, 1 listopada, koniec żniw, ale co ważniejsze, powrót stad z pastwisk zimowych i ponowne wygaszanie wszelkiego ognia. Dzień Wszystkich Świętych, wspomnienie chrześcijańskich męczenników, bierze się z tradycji edeseńskiej, gdzie obchodzony był 13 maja, w tym mieście, które. Leżało na pograniczu imperium rzymskiego oraz państwa Persów. W Antiochii obchodzono ten dzień w pierwszą niedzielę po pięćdziesiętnicy. Było to zatem ruchome święto związane z Wielką Nocą. Gdy w 610 roku papież Bonifacy IV konsekrował Panteon w Rzymie jako kościół najświętszej Maryi Panny i wszystkich męczenników, wyznaczył na to dzień 13 maja zgodnie z tradycją z Edesy. Dzień Wszystkich Świętych Męczenników. Tak się zarazem składało, że w Rzymie 13 maja był to ostatni strzydniowego święta Lemuriów, obchodzonego 9, 11 i 13 maja w celu przebłagania Lemurów, złych duchów zmarłych. Z czasem jednak religia rzymska stała się tylko odległym wspomnieniem, co innego religie ludów barbarzyńskiej północy. Dlatego też papież Grzegorz III zdecydował się przenieść wspomnienie Wszystkich Świętych na 1 listopada. I nie wiadomo nawet, czy powodem formalnym było poświęcenie oratorium w starej bazylice Świętego Piotra w Rzymie, czy też dekret z synodu potępiający ikonoklastów z Konstantynopola. Faktycznym powodem było to, że na to święto czekały kościoły Irlandii, Northumbrii czy Bawarii, żeby dać chrześcijańską alternatywę dla święta Sawin, w którym zmarli odwiedzali żywych. Alcuin z Nortumbrii przekonał Karola Wielkiego, żeby święto to wprowadzić także w całym Królestwie Franków, a niebawem w Cesarstwie Rzymskim. W 835 roku cesarz Ludwik Pobożny ustanowił 1 listopada świętem obowiązkowym w całym Cesarstwie Rzymskim. W XII wieku uczeni teolodzy zaczęli utrzymywać, że papież Grzegorz VII podobno miał już znieść Święto męczenników obchodzone 13 maja. I czy było to prawdą, czy też nie, usunięto niebawem ten dzień z kalendarza liturgicznego. Natomiast dzień 1 listopada otrzymał swoją wigilię 31 października po angielsku All Hallows Eve, czyli Halloween oraz oktawę. Początek listopada był bowiem czasem, kiedy także inne ludy północnej Europy obchodziły swoje święta poświęcone zmarłym przodkom. Oraz duszom błąkającym się, gdyż nie zostały opłakane i godnie odprawione na tamten świat, czyli ich ciała nie zostały spopielone, a po chrystianizacji odpowiednio pochowane w ziemi. Tak wielkie znaczenie przywiązywane do zaznaczania obecności religii chrześcijańskiej obok, a z czasem w miejsce głównego święta dawnych wierzeń, związane jest z tym, że sprawy eschatologiczne są prawdziwym sprawdzem dla przekonań religijnych ludności. Można deklarować wiarę w nowe bóstwo i to nawet szczerą, gdyż bóstwo to jest potężne i daje sukces tu i teraz na Ziemi. Ale podjąć decyzję o pochówku ojca czy matki wedle nowinkarskich praktyk, to już mawa pełnej wiary, także w eschatologiczną ofertę chrześcijańskiego zbawienia. Polska przyjęła Chrzest wraz z Mieszkiem I w 1966 roku. Poznała jednak masowo chrześcijaństwo dopiero z końcem XII wieku, gdy zorganizowano sieć parafii. Jednak ostatnie pochówki, zgodne z zasadami starej wiary, zdarzają się we wschodniej Polsce, na przykład na Mazowszu, jeszcze na przełomie XIV i XV wieku. Na przełomie XIV i XV wieku chrystianizowano dopiero Litwę i Żmudź. A ziemie ruskie, które zostały do Litwy włączone, nie przeszły nigdy tak systemowej katechizacji, do jakiej know-how wytworzył Kościół katolicki. Nic więc dziwnego, że w czasach młodości Adama Mickiewicza na początku XIX wieku, żywy był na Litwie, czyli na dawnej Białorusi, dzisiejszej Białorusi, przepraszam, żywy obrzęd dziadów. Lokalna słowiańska odmiana święta obchodzonego w całej dawnej północnej Europie: celtyckiej, germańskiej, bałtyckiej, słowiańskiej. Były to jesienne dziady, obchodzone z 31 października na 1 listopada. Wiosenne odbywały się z 1 na 2 maja, czyli w czasie celtyckiego święta Beltian. Duchy zmarłych miały wtedy możliwość odwiedzić swoich krewnych, gdyż gaszono ognie. Nie było światła i w ciemnościach nocy otwierały się bramy zaświatów. Z czasem przeniesiono jesienne dziady na 2 listopada, na Dzień Zaduszny, żeby nie kłóciły się z Dniem Wszystkich Świętych, zgodnie z praktyką litewskiego króla Gieły. Panu Bogu Świeczkę, a Diabłu Ogarek. Dziady to były duchy zmarłych przodków, te pomocne, ale i te szkodliwe. Stąd dziadem w niektórych językach słowiańskich nazywano także diabła, demona. Zwłaszcza w tych zachodnich, gdzie dość dawno wytępiono tę starą praktykę religijną. Nie wiadomo, czy zadziałały tu kazania głoszone w kościele czy też rodzime tabu, zabraniające wymieniania imienia złego, a więc dewa, dziwa, przeciwnika Boga zgodnie z teologią przyjętą przez Słowian od ludów irańskich, gdzie indoeuropejscy bogowie, dewowie stali się tymi złymi. Odprawiane w dziade obrzędy miały uspokoić duszę. I trzymać złego z dala od ludzkich domostw. Z okazji tego świątecznego okresu można wspomnieć naszych genetycznych przodków wyobrażonych, których mamy okazję dziś poznawać dzięki technologii, której nawet wyobrazić by sobie nie mogli nasi prawdziwi dziadowie. W 2020 roku ukazała się praca łódzkich i szczecińskich genetyków zespołu Łukasza Grochowalskiego, zatytułowana y Chromosome Genetic. Analysis of Modern Polish Population. Y chromosomalna analiza genetyczna współczesnej polskiej populacji. Opiera się ona na przebadaniu 2705 osobników płci męskiej, gdyż tylko wśród płci męskiej występuje chromosom Y. Badacze zwracają uwagę na czynniki historyczne kształtujące obecną polską populację. Podstawowe znaczenie ma oczywiście powstanie państwa polskiego. W X wieku, które zapoczątkowuje Polskę jako naród w Europie. Artykuł pisany jest w języku angielskim, także zdanie to brzmi: Poland was first regarded as a nation with the beginning of the Piast state in the 10th century AD. Może ten X wiek wydawać się nieco wczesny. Może dopiero w XI wieku Polska, sformatowana od zera na nowo przez Kazimierza Odnowiciela, istnieje jako naród polityczny. Na pewnym bardzo konkretnym terenie Słowiańszczyzny. Polska, uformowana zarówno przez sukcesy Mieszka I i Bolesława Chrobrego, jak i klęskę ich następców Mieszka II, Bezpryma i Bolesława Zapomnianego. O ile ten ostatni nie jest tylko fantomem wymyślonym przez kronikę Wielkopolską. Także zostawmy politologom nowoczesny, powszechny naród polski. Nie jego sobie datują na przełom XIX i XX wieku. Naród polityczny oparte na słowiańskim etnosie, istnieje od wieku XI. A czy etnos słowiański jest na ziemiach polskich od 1200 roku przed naszą erą, jak chcieli autochtoniści, czy też od 500 roku naszej ery, jak chcą allochtoniści, to jest sprawa wciąż nierozwiązana. Zapędzeni w kozi róg przez archeologiczną kulturę praską, autochtoniści powoli odzyskują dziś teren, wykazując absurdalność tezy o kilkudziesięcioletniej pustce osadniczej na ziemiach polskich usyłku starożytności oraz odwołując się do badań antycznego DNA z czasów Neolitu i wczesnej epoki brązu, gdy jeszcze nie spopielano ciał zmarłych jak w epokach późniejszych, co umożliwia wówczas dla epoki Neolitu i brązu prowadzenie badań, które później na przestrzeni ponad 2000 lat są już niemożliwe. Kluczowe dla współczesnej polskiej populacji jest jednak ostatnie 200 lat, gdy miały miejsce rozbiory i utrata państwowości oraz związany z tym brak kontroli nad napływem cudzoziemców na tereny Polski, np. żołnierzy stacjonujących w garnizonach. Tu praktyką np. w Imperium Rosyjskim po powstaniach było przysyłanie do Polski żołnierzy z dennej Rosji czy też egzotycznych krajów na wschodnich obrzeżach Imperium. Podczas gdy polscy rekruci kierowani byli na Kaukaz, a później na Syberię, także pułki syberyjskie były obsadzane głównie Polakami. Na około 100 lat ziemie polskie zostały rozdzielone od siebie i włączone w obieg demograficzny trzech innych państw, co skutkowało pojawieniem się dużych populacji, np. niemieckich w zaborze pruskim, niezwiązanych z dawnymi niemieckimi kolonistami z czasów od Ziedlung średniowiecza, czy na przykład Litwaków w zaborze rosyjskim, co związane było z ograniczeniem tzw. strefy osiedlenia do zachodniej guberii imperium dla osób wyznających religię żydowską. W wyniku tego, jak również tworzenia nowych narodów politycznych z narodowości dawniej wchodzących w skład politycznego narodu polskiego, odmiennych wówczas jedynie na poziomie etnicznym, a nie politycznym od innych, w tym też etnicznie polskich mieszkańców pierwszej czy Pospolitej, w wyniku tego w 1939 roku jedynie 65,5% mieszkańców II Rzeczypospolitej uważało się etnicznie za Polaków. Dzisiejsza populacja Polski została ukształtowana przez wydarzenia II wojny światowej i okresu powojennego. Podczas działań wojennych i okupacji niemieckiej zginęło ponad 6 milionów obywateli polskich, co stanowiło ponad 17% populacji roku. 1939. W tej grupie nadreprezentowani byli młodzi mężczyźni, co doprowadziło do znacznego zubożenia poligenowej, zwłaszcza chromosomu Y, oczywiście. W okresie powojennym doszło do przesunięcia granic Polski na zachód, co doprowadziło w latach 1944-1948 do wielkich przesiedleń ludności, co dotknęło również sąsiednie narody. Z terenu ziem polskich Przyłączonych do sowieckiej Ukrainy wysiedlono 800 tysięcy ludzi, czyli 96% zgłoszonych do transferu. Z sowieckiej Białorusi 300 tysięcy, i tutaj było to tylko 33,5% osób, które chciały wyjechać na ziemię Polski powojennej. Z Litwy 200 tysięcy ludzi, czyli 51,5% zgłoszonych do wyjazdu. Dodatkowo 250 tysięcy Polaków niewymordowanych przez Stalina i nie zesłanych do Kazachstanu, przybyło do Polski wówczas z głębi Rosji i innych republik sowieckich. Osiedlono ich głównie na nowych ziemiach polskich, na zachodzie i na północy, przed wojną należących do Niemiec. Z terenów tych wyjechało natomiast kilka milionów Niemców, którzy nie ewakuowali się już wcześniej przed ofensywą Armii Czerwonej. Pozostało na nich natomiast milion dwieście tysięcy tzw. autochtonów, Czyli osób o polskiej tożsamości etnicznej, posiadających przed wojną niemieckie obywatelstwo. Na ziemię te przesiedliło się także 3 miliony Polaków z ziem Polski Centralnej. Także znaczna część spośród 2 milionów Polaków z sił zbrojnych na zachodzie, z grona tzw. displaced persons, robotników przymusowych, jeńców obozów koncentracyjnych oraz dawniejszych przedwojennych jeszcze emigrantów do Europy Zachodniej, która to część postanowiła się repatriować do Polski, część z tych dwóch milionów również osiadło na ziemiach odzyskanych. We wschodniej części powojennej Polski wysiedlono także 700 tysięcy Ukraińców i Rusinów na sowiecką Ukrainę, a później 140 tysięcy Łemków przysiedlono z Karpatów na ziemie północne i zachodnie. Powojenne migracje zewnętrzne i wewnętrzne dotknęły ponad 11 milionów ludzi, w związku z tym, przedwojenna i powojenna struktura genetyczna ziem obecnej Polski różnią się w zasadniczym stopniu. Oczywiście nie dotknęło to w takim samym stopniu wszystkich regionów. Populacje terenów centralnej Polski w dużym stopniu kontynuują lokalną populację przedwojenną, a także populacje poprzednich, nieraz nawet bardzo odległych stuleci, może nawet i Neolitów. Natomiast populacje zamieszkujące Ziemie Zachodnie i Północne na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, na Pomorzu Zachodnim i Środkowym, w północnych Mazurach, są uśrednionym miksem genetycznym Polaków z wszystkich przedwojennych terenów Polski w różnych proporcjach, zależnie od tego, skąd przyjechali: czy z Zamiedzy, na przykład z Wielkopolski, czy z ziem północno- i południowo-wschodnich utraconych w wyniku II wojny światowej. Przeprowadzono badania na 2705 dorosłych mieszkańcach 16 województw, mieszkających w 337 z 380 powiatów. Dane regionalne podzielono na 40 klastrów, w każdym przebadano minimum 30, a maksimum aż 301 osób. Wyróżniono wśród przebadanych osób 12 różnych haplogrup w bardzo różnych proporcjach. Dla celów statystycznych, nie wyodrębniano poszczególnych subkladów w ramach haplogrup, z wyjątkiem haplogrupy R, gdzie rozdzielono dwa podstawowe subklady R1a i R1b. Spowodowane jest to tym, że ta właśnie haplogrupa zdecydowanie dominuje w polskiej populacji. 71% przebadanych osób należy do tej haplogrupy, przy czym 56,9% należy do subkladu R1a, tak zwanego słowiańskiego, to oczywiście w cudzysłowie, a 14,1% do subkladu R1b, tak zwanego zachodniego, germańsko-celtyckiego, też w cudzysłowie. Na drugim miejscu co do liczebności plasują się osoby z haplogrupą I, 15,7%. Trzecia co do liczby haplogrupa N, to już tylko 4,3%. Powyżej 1% mają jeszcze trzy inne haplogrupy: E 3,8, J 3,2 i G 1,2. Śladowa liczba przedstawicieli należy do haplogrup Q, C, T, H oraz O, których tylko pojedynczych przedstawicieli udało się ustalić w poszczególnych województwach. Q i C mają ich w tej grupie ponad prawie 3000 przebadanych osób tylko 5 osób, T tylko 4, a H i o, o tylko jedną. Te śladowo występujące w Polsce haplogrupy spotkać można w wysokich proporcjach w populacjach bardzo odległych i egzotycznych od Polski. Haplogrupa O dominuje w Azji Wschodniej i w Południowo-Wschodniej. Na Zachód Ponieśli ją Mongołowie. Spotyka się ją w całkiem sporej liczbie także wśród Tatarów Krymskich. I to właśnie średniowiecznego lub nowożytnego tatarskiego przodka można przypisać Polakom z tą haplogrupą. Z kolei haplogrupa H jest rozpowszechniona przede wszystkim w Indiach, szczególnie w Indiach Środkowych i Południowych. Na zachód ponieśli ją wywodzący się z Indii. Migranci narodowości zwanej Dom Lom lub Rom. Wśród macedońskich cyganów 60% należy do tej haplogrupy. Tak więc Polacy z tą haplogrupą pochodzą od jakiejś osiedlonej w Polsce grupy Romów Polska Roma czy Bergitka Roma. Najpewniej, choć mogą być też również oni teoretycznie potomkami neolitycznych rolników, gdyż w miejscowości Polwica odnaleziono osobnika z subkladem H2. Należącego do kultury Pucharów Lejkowatych. Jest to jedna ze starszych antycznych DNA z terenu Polski. Subklat ten jest dzisiaj w bardzo niskich proporcjach obecny w różnych krajach Europy. Na przykład występuje na Sardynii, która jest wyspą genetycznie bardzo mocno związaną z pierwotną populacją rolników neolitycznych. Haplogrupa T należy do tych, które wyodrębniły się, czyli uległy specyficznym tylko dla siebie mutacjom najpóźniej, gdyż dopiero jakieś 16 tysięcy lat temu w Azji Zachodniej. Dziś najliczniej procentowo występuje w rogu Afryki, w Dżibuti i Somalilandzie oraz w zachodnich Indiach. Jest jednak także w niewielkim procencie, 1-2%, obecna populacja w populacjach większości krajów Europy, Skandynawii nie wyłączając. Łączy się ją także z jakąś populacją pierwszych neolitycznych rolników z Anatolii, ponieważ najwyższy udział procentowy ma ta populacja na Korsyce, znów na Sardynii i części Sycylii, około 20%. Czyli właśnie na tych wyspach, których, które ominęła indoeuropeizacja masowa Europy kontynentalnej i które zachowały w dużej mierze DNA pierwotnych anatolijskich rolników z Neolitu. Nie można jednak też wykluczyć, że Polacy, którzy należą do tej haplogrupy, są potomkami Ormian, przybyłych na Ziemię Rzeczypospolitej, gdyż w niektórych populacjach ormiańskich w Armenii, tych, które nie zostały poddane jeszcze ludobójstwu i możemy jeszcze badać, mamy do 20% ludzi należących do tej haplogrupy. Haplogrupa C jest bardzo archaiczna. Jej powstanie datuje się na 53 tysiące lat temu, a więc postać miała w owym. Hubie, gdzie w Iranie wodrybniały się od siebie populacje wschodnio i zachodnio eurazjatyckie, zasiedlające cały obszar świata poza Afryką. Przy czym przedstawiciele tej haplogrupy C są rdzenną ludnością i Azji Wschodniej, i Azji Środkowej, i Syberii, i Ameryki Południowej, i Australii, i Oceanii, i Europy. Bez wiedzy o subkladzie można tylko zgadywać, skąd się wzięli przodkowie tej drobnej części polskiej populacji. Najpewniej od Mongołów lub Tatarów, wśród których ta haplogrupa jest obecna w dużej proporcji. Ale równie dobrze mogą to być potomkowie europejskiej ludności paleolitycznej czy też neolitycznych przybyszów. Bez subklady jesteśmy bezradni w określaniu pochodzenia e, tej grupy Polaków, gdyż i Papuasi należą w znacznym stopniu do haplogrupy C. Haplogrupa Q całkowicie dominuje wśród Indian obu Ameryk. Jest jednak spotykana w dużych proporcjach także wśród jenisejskich ketów ponad 90% i uralskich selkupów 63%. W mniejszych proporcjach spotykana jest wśród różnych ludów Azji, w tym stepowych Mongołów, na których znów pada podejrzenie, że to oni, czy ich następcy Tatarzy, są przodkami tych nielicznych Polaków. Którzy należą do tej haplogrupy. Omówione pięć haplogrup spotyka się w Polsce incydentalnie. Mogły one zostać tu przyniesione przez niezbyt liczne migracje końca średniowiecza, wczesnej epoki nowożytnej. Tatarskich uchodźców z Ordy, czyli tzw. tatarów litewskich, Lipków, przez Ormian oraz różnych grup cygańskich, takich jak właśnie Polska Roma czy Bergitka Roma. Haplogrupy daleko wschodnie. Mogą być również pokłosie mongolskich, a potem tatarskich najazdów na Polskę. Pozostałe sześć haplogrup R, I, N, E, J, G można uznać za rdzenne dla ziem polskich, choć niektóre są dziś reliktowe, a inne dominujące. Potomków przodków o haplogrupie R jest 58 razy więcej niż tych wywodzących się od przodka z haplogrupy G. W bazie danych Ancient DNA odnotowano 417 osobników z ustaloną Y chromosomalną e, lub też tylko mitochondrialną e, starożytnym DNA z terenów Polski. I tak, jeden na 100 Polaków, który należy do haplogrupy G, jest to haplogrupa występująca dzisiaj głównie na Kaukazie. Jednak w większości krajów Europy występują również w proporcjach podobnych jak w Polsce, 1-2%. Ludzie haplogrupy G należą bowiem do potomków neolitycznych rolników, którzy przybyli do Europy ponad 7 lat temu, a do Polski ponad 6000 lat temu z pierwszymi rolnikami przybyłymi Bramą Morawską nad Dunaju. W miejscowości Osłonki koło Brześcia Kujawskiego pobrano próbki DNA od osoby zmarłej 6250 lat temu, czyli około 4225 roku przed naszą erą. Jest to najstarsze archaiczne DNA z terenu Ziem Polskich, pobrane od osobnika wytwarzającego artefakty należące do kultury ceramiki wstęgowej rytej z kręgu kultur naddunajskich. Najstarsze, oczywiście, jeśli chodzi o chromosomalne Y DNA. Subskład jego haplogrupy to G2A i jest on rozpowszechniony w niskiej proporcji w całej Europie, a w najwyższych proporcjach występuje na Korsyce ponad 40% i na Kaukazie, w Republice Adygei, 38%. Jest to zatem haplogrupa związana z pierwszymi rolnikami, którzy zostali później zdominowani przez kolejne populacje, jednak przetrwali na terytoriach refugialnych, czyli na wyspach lub wysokich górach, takich jak Kaukaz. W tym konkretnym przypadku na północnym Kaukazie gdzie można tę haplogrupę łączyć w ostrożny sposób z ludźmi mówiącymi językami abchasko-adygejskimi, czyli czerkieskimi. I tu trzeba nadmienić, w czasach historycznych Czerkiesi często zapuszczali się na północ, schodząc ze stepu z gór na stepy z gór Kaukazu. Języki północno-wschodnio-kaukaskie mogły mieć także wpływ na powstanie języków indoeuropejskich. Natomiast pewną ciekawą paralelę dziedziny genetyki jest to, że najstarsze mitochondrialne DNA z terenu Polski, a konkretnie z jaskini Stajnia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, należy do Neandertalczyka, należącego do tego samego kladu, co osobnik z jaskini Miezmańskiej, również w Republice Adygei. Oczywiście jest to tylko koincydencja, gdyż ten Neandertalczyka datuje się na 51 950 lat temu, a więc zdecydowanie wcześniej niż pierwszych neolitycznych rolników. Ale ta koincydencja wskazuje jednak, że co najmniej dwukrotnie w przeszłości istniały populacje zasiedlające równocześnie i ziemie polskie i północny Kaukaz. Ponieważ osobników należących do Haplop-G spotyka się i w późniejszych polskich kulturach archeologicznych, na przykład Cylanki sznurowej około 2750 roku przed naszą erą. I z Kultury wielbarskiej z początku naszej ery możemy założyć, że potomkowie tych przybyłych z nad Dunaju pierwszych rolników neolitycznych są nieprzerwanie obecni na ziemiach polskich, choć w bardzo niedużej proporcji. Niemal trzykrotnie więcej jest w Polsce potomków ludzi innej neolitycznej haplogrupy J. Stanowią oni 3,2% dzisiejszej populacji. Haplogrupa J nazywana bywa semicką. W największych proporcjach występuje na Bliskim Wschodzie, w krajach Półwyspu Arabskiego, gdzie proporcje są takie, że w Jemenie sięgają nawet 82%. Największe proporcje haplogrupa J ma jednak na północno-wschodnim Kaukazie, wśród Inguszy 92%, wśród Czeczenów nieco mniej niż w Jemenie, bo 77%. W mniejszych proporcjach jest ta haplogrupa spotykana. Również niemal w całej Europie, Afryce Północnej i szeroko w Azji. Na pewno nie bez wpływu była tu diaspora żydowska oraz ekspansja muzułmańskich Arabów. Choć trzy razy liczniejsza dziś w Polsce niż haplogrupa G, nie ma jednak haplogrupa J tak odległej metryki w czasach prehistorycznych. Przynajmniej na razie nie odnaleziono żadnego antycznego DNA tak dawnego. Najstarszy osobnik do niej należący. Został zidentyfikowany w masło męczu na terenie kultury wielbarskiej należy do subkladu J2B, spotykanego niezwykle szeroko w Europie, Azji, na w Indiach i Afryce Północnej. Natomiast zmarły około 1000 roku naszej ery w Niemczech przedstawiciel subkladu J2A również może należeć do najrozmaitszych grup etnicznych Inguszów, pasztunów z Afganistanu, ale najpewniej był rezydentem Sieci handlowej żydowskich radhanitów na terenie państwa Bolesława. W związku z tym Polaków należących do, należący do grupy J, mimo że był to genom neolityczny, bliskowschodni, uważać jednak powinniśmy za znacznie późniejszych przybysz na ziemię polskie, możliwe, że należących do diaspory żydowskiej. Badania subkladów mogą jednak w tym przypadku być bardzo przydatne, bez nich grzęźniemy w niepewności. Konotacje południowe mają również ludzie należący do haplogrupy E. Badacze nie są zgodni, czy ukształtowała się ona jeszcze w Afryce, przed jej opuszczeniem przez populację z regionu Morza Czerwonego, czy już w Habie w Iranie. W Polsce, wśród antycznego DNA, pojawia się haplogrupa E dopiero w masłomęczu kultury wielbarskiej, subklat EV13, który ma obecnie największą koncentrację wśród Albańczyków ponad 30%. Jest to jedyny znaczny subklat tej haplogrupy wytworzony poza Afryką. Mogli tę haplogrupę przynieść do Polski tak neolityczni rolnicy, jak i koloniści greccy z nadmorza czarnego, do którego dotarli goci twórcy kultury wielbarskiej. W pewnej mitologii, która łączy się nieraz z badaniami genetycznymi, odkrywane na przykład w Indiach, Przypadki występowania ludzi z haplogrupą F13 klasyfikuje się jako osiadłych tam żołnierzy Aleksandra Wielkiego. Ale nie sądzę, żeby można było łączyć tego osobnika kultury wielbarskiej z jakimiś relacjami znanymi z kadłubka o tym, jak Aleksander wojował z Lechitami. Czterech Polaków na stół należy do, należy do haplogrupy N, ustawanej powszechnie za północnoazjatycką syberyjską, łączoną z językami uralskimi, czyli ugrofińskimi, choć występuje ona także wśród ludów tureckich, Jakutów, Hakasów. W starożytności ludy te zasiedliły całe wschodnie wybrzeże Bałtyku. Reliktem po tej ludności była populacja Liwów. Później jednak wybrzeża te zostały zasiedlone przez Bałtów, wśród których jest dzisiaj bardzo wysoka proporcja haplogrupy N. Około 42% na Litwie i na Łotwie. W Polsce haplogrupę tę spotyka się głównie na Podlasiu i jest to wynikiem relacji sąsiedzkich od czasów Unii Polsko-Litewskiej. Jednak antyczne DNA z subkladem N1A1, typowym dziś dla Litwy, spotyka się już w kulturze Pucharów Lejkowatych w 3435 roku przed naszą erą, a później w kulturze Wielbarskiej. Współczesna polska populacja jest zdominowana przez potomków ludzi z haplogrup I oraz R. Haplogrupa I, którą legitymizuje się co szósty Polak, jest rdzenna dla Europy, ponieważ do stosownej mutacji doszło w paleolitycznej Europie jakieś 38 tysięcy lat temu. Występuje w całej Europie. Ma jednak dwa miejsca, gdzie występuje szczególnie dużej proporcji. Subklat I1 w Szwecji, ponad 50%, oraz subklat I2 głównie na terenach byłej Jugosławii, ale także reszcie Europy Wschodniej. Haplogrupa ta dość często występuje też w antycznym DNA z terenu Polski. Na przykład we Wrocławiu mamy bazową haplogrupę I, jeszcze nie podzieloną na subkladu, u osobnika z kultury ceramiki sznurowej 2725 przed naszą erą. Natomiast subklat I2A, czyli bałkański, Występuje jeszcze wcześniej w kulturze amfor kulistych, w latach 3125-2642 przed naszą erą, i również w kulturze ceramki sznurowej, 2350 przed naszą erą, występuje całkiem licznie. Także w kulturze wielbarskiej pojawia się ta haplogrupa, jednak jako należąca do potomków lokalnych populacji, a nie gota przybyłego ze Szwecji, jak moglibyśmy oczekiwać. Subklat skandynawski oczywiście również pojawi się w kulturze wielbarskiej w latach około 200-385 już naszej ery. We wczesnośredniowiecznej piastowskiej Polsce spotyka się oba subklady, przy badania pozwalają postawić hipotezę o świeżym przybyszu ze Skandynawii, jak osobnik pochowany w bodzi. Haplogrupa R wykształciła się w środku Azji. Koncepcje badaczy co do jej genezy są rozbieżne. Czy miało to miejsce w środkowej Syberii, czy też na Półwyspie Indyjskim. Genetyka nie zawsze da się przyłożyć w sposób pewny i konkretny na czas i przestrzeń. Czy też może na terenie obecnego Afganistanu. Ludziom należącym do tej haplogrupy przypisuje się indoeuropeizację Europy i Zachodniej Azji. Dwa główne subklady tej haplogrupy R1a i R1b uchodzą potocznie za typowe, odpowiednio dla Słowian oraz ludów Europy Zachodniej, Celtów i Germanów. Sprawa jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, gdyż oba klady rozeszły się około 25 tysięcy lat temu. Tymczasem parajęzyk indoeuropejski datuje się z grubsza na 6 tysięcy lat temu, czyli 4000 tysiące przed naszą erą. Proces Indoeuropeizacji również nie został opracowany w wszystkich szczegółach. Typowana na pierwszą ludność indoeuropejską populacja kultury grobów jamowych była w przeważającym stopniu nosicielem kladu R1b, ale nie monopolistycznie. Gdy tymczasem w procesie indoeuropeizacji brali udział, i to bardzo ważny, użytkownicy kultury ceramki sznurowej, gdzie występował klad R1a. Ten klad jest dominujący wśród ludów indoeuropejskich, mówiących językami satem. Wśród wielu ludów i populacji występuje w bardzo wysokiej proporcji. Na przykład wśród braminów z zachodniego Bengalu 72%, iż irański lud z Badakhshanu w Afganistanie 68%, wśród Polaków odsetek ten sięga 56%, czyli jeden na dwóch Polaków należy do tej właśnie haplogrupy. Przedstawicieli drugiego subkladu Europy Zachodniej, języków CENTUM, wyjściowej dla ludności indoeuropejskiej jest wśród Polaków nieco ponad 14%, czyli jednak mniej niż owej rdzennej paleolitycznej haplogrupy I. W antycznym DNA haplogrupa R1b pojawia się relatywnie wcześnie, w 2638 roku przed naszą erą, oblaczkowo. Nie wiadomo, jakie to jest kultura ekologiczna, czy ceramiki sznurowej, czy pucharów dzwonowatych. I później występuje, jeszcze w roku 2255, a ostatnie datowania przypadają na rok 2105. Ostatnie, ponieważ później zaczyna się okres, kiedy zwłoki palono. Natomiast drugi subklat, R1a, występuje nawet wcześniej na terenie Polski, bo około 2680 roku. I odnotowany jest jeszcze we wczesnej epoce brązu, około roku 1825. A zatem od początku ziemie polskie dzieliły obie sub, obie, e, oba subklady haplogrupy R1a i R1b. Czyli od początku Polska była, powiedzmy sobie, w cudzysłowie słowiańska oraz celtysko germańska jak sobie życzą ci, którzy chcą łączyć haplogrupy z bardzo konkretnymi współczesnymi populacjami. W artykule zamieszczono także procentowy udział poszczególnych haplogrup wedle województw. Na tym tle wyróżnia się województwo łódzkie, które ma maksymalnie wysokie proporcje obu klanów haplogrupy R. R1a 68,1, czyli tyle co wśród ludności ishkashimi z Afganistanu. A R1b 18,6. Czyli bardzo wysoko jak na Polskę. Ponieważ Łódzkie jest centralnym regionem Polski i nie zostało poddane takim przemianom migracyjnym jak pozostałe, wskazuje to na możliwe proporcje w uprzednich wiekach, a nawet tysiącleciach dla całej Polski, gdy nie doszło jeszcze do takiego przemieszczania ludności jak w okresie historycznym, zwłaszcza ostatnich 200 lat, a zwłaszcza nieszczęsnych wydarzeń II wojny światowej. Natomiast najniższy odsetek Haplogrupy R jest w województwie dolnośląskim, co jest związane zapewne z tym, że Polacy zamieszkujący na dawnych kresach Rzeczypospolitej, chociaż z geograficznego punktu widzenia obszary takie jak Lwów stanowiły wręcz centrum dawnej Polski, to tam występowały zdecydowanie bardziej różnorodne genetycznie populacje, im dalej na wschód. Stąd też Przysiedleńcy na zachód mają najmniej tej właśnie typowo polskiej, a może też typowo słowiańskiej haplogrupy. Podczas gdy Polska należy do regionów Europy Środkowej i Wschodniej oraz do krajów bałtyckich, różni się od krajów sąsiednich pod względem struktury poszczególnych haplogrup chromosomu Y. To przynajmniej do pewnego stopnia się różni. Wyniki uzyskane w. W badaniu prowadzonym przez zespół łódzko-szczecińskich genetyków są podobne do częstotliwości haplogrup spotykanych w Słowenii oraz w Czechach i Słowacji. Populacje tych krajów są uważane za dość jednorodne. Jest to szczególnie widoczne w Polsce i Czechach. Główna różnica jednak między Słowenią, Czechami, i Słowacją a Polską polegała na częstotliwości haplogrupy R1A, którą znaleziono u prawie 57% polskich mężczyzn, podczas dla wymienionych narodów są to wartości między 37% Słowenia, a 38% Słowacja, a Czechy pośrodku. Zarówno Słowenia, jak i Czechy charakteryzują się również znacznie wyższym poziomem haplogrupy R1b, czy tzw. zachodniej, celtycko-germańskiej. Odpowiednio 20% i w Czechach 25%. Podczas dla Słowacji poziom tej haplogrupy R1b jest zbliżony do polskiego, a nawet niższy 13%, w Polsce 14%. Zarówno Słoweńcy, jak i Słowacy często mają haplogrupę I, odpowiednio 28% i 27%. Haplogrupa I jest również spotykana w Czechach 20%, a zatem jest to zdecydowanie więcej niż jej występowanie w Polsce, gdzie mamy jej około 16%. Haplogrupy o niższych częstotliwościach, Stanowiące 12,5% populacji Polski, J, G, E i N, występują także we wszystkich trzech wymienionych krajach. Z wyjątkiem haplogrupy N, tej właśnie uralskiej, syberyjskiej, łączonej u nas z Bałtami, która nie jest w ogóle obecna w populacji słoweńskiej. Te haplogrupy stanowią odpowiednio 12% dla Słoweńców, 17% dla Słowaków i 17% dla Czechów. Populacje Litwy oraz Łotwy wydają się genetycznie bardziej oddalone od Polski, mimo tego, że przez 400 lat znajdowały się one w Unii Polsko-Litewskiej między XIV a XVIII wiekiem, a kulturowo, czy też administracyjnie, aż do XX wieku w ramach jednego państwa, tym razem Imperium Rosyjskiego. W obu tych krajach haplogrupa N, czyli ta syberyjska, uralska, jest jedną z dwóch najczęściej występujących haplogrup odpowiednio 36, 7 czy 41,5%, niektórzy nawet liczą ich na 42%. Natomiast w Polsce jest ona dziesięciokrotnie rzadziej spotykana. Drugą natomiast najczęściej występującą hapogrupą w krajach bałtyckich, na Litwie i na Łotwie, jest R1a, odpowiednio 44,9% i 37,8%. R1a to także najczęściej spotykana haplogrupa w Polsce. Haplogrupa R1b o pochodzeniu zachodnim jest obecna na Łotwie i Litwie na znacznie niższym poziomie niż w Polsce. Dla Litwy szacuje się na 5%, dla Łotwy 7,6%, co spowodowane jest zapewne obecnością Niemców Bałtyckich na terenie Łotwy. Niemców tych na Litwie nie było. Częstotliwości haplogrup w europejskiej części Rosji pozwalają również wyciągnąć pewne wnioski na temat podobieństw i różnic porównań z populacją Polski, również te z obszaru Ukrainy. Zarówno w Rosji jak i na Ukrainie haplogrupa R1a jest nadal bardzo powszechna. Północna Rosja 34%, centralna Rosja 46,5%, a południowa Rosja 55,4%, prawie tyle co w Polsce. Ukraina natomiast ma częstotliwość tej haplogrupy 44%, czyli mniej niż Polska znacznie. Jednakże w północnej Rosji haplogrupa N, czyli uralska, e, ugrofińska, syberyjska, jest najczęściej spotykana. 43% populacji. W centralnej i południowej Rosji częstotliwość tej syberyjskiej haplogrupy N jest niższa, odpowiednio 17%, i ledwie 10% w południowej, ale i tak wyższa niż w Polsce, gdzie jest tylko 4,3%. Haplogrupa N nie została natomiast znaleziona na obszarach dla mieszkańców z populacji ukraińskiej. Podobnie jak na Litwie i Łotwie, zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie występuje niższa niż w Polsce częstotliwość haplogrupy R1b zachodniej, germańsko celtycki Ukraina i północna Rosja 5,5%. Środkowa Rosja 7, południowa Rosja 5%. Haplogrupa I, ta rdzennie europejska, z wywodząca, jest częsta na Ukrainie i południowej Rosji. Odpowiednio 28 i 21%, a więc znacznie więcej niż w Polsce. Natomiast w Rosji Środkowej 17,5%, a północnej tylko 13%. We wszystkich minionych krajach występuje również haplogrupa J. Czyli tak zwana semicka, u mniej niż 5% populacji. Na Ukrainie 3,5%, w Rosji Północnej niecałe 2, w Rosji Środkowej 4, w Rosji Południowej 3,5, czyli podobnie jak w Polsce, gdzie jest 3,2%. Jak można się spodziewać, pośród wszystkich sąsiednich krajów Niemcy są najbardziej oddalone od Polski pod względem rozkładu haplogroupy Y. Częstotliwość R1b jest trzykrotnie wyższa w Niemczech niż w Polsce, 39%, u nas 40-14%. Częstotliwość haplogrupy I również jest większa, 23,6% wobec naszych 15,7%. Podczas gdy haplogrupa R1a, tak tzw. słowiańska, występuje prawie trzykrotnie rzadziej w Niemczech, 18% wobec prawie 57% w Polsce. Proporcje haplogrup y -DNA, chromosomalnego DNA, mogą służyć tylko do ogólnej charakterystyki populacji. Nie służą do rekonstrukcji dziejów konkretnych części tej populacji i ich migracji. Tu potrzebne jest wejście w szczegółowe określanie subkladów i poznawanie losów poszczególnych, zawężonych w czasie i przestrzeni części składowych danej populacji, w tym przypadku polskiej. Jak większość ludzkiej populacji, jest populacja polska, bowiem heterogeniczna. Do wielkiej rzadkości należą bowiem dziś społeczności, które w ponad 90% wodzą się od przodka z jednej tylko haplogrupy. Dominacja haplogrupy R1A wcale nie oznacza, że jest to jakaś typowa słowiańska haplogrupa. Nie mamy możliwości badać DNA z czasów, gdy spopielano zwłoki. Jednak zróżnicowanie chromosomalne społeczności tworzone były już przez rolników neolitycznych, czy też indoeuropejskich pasterzy epoki brązu. Dominacja jakiejś haplogrupy biorącej swój początek w Paleolicie nie oznacza nieobecności innych linii genetycznych w danej społeczności. W Wielkiej Brytanii w 2007 roku zidentyfikowano DNA siedmiu mężczyzn z Yorkshire o nazwisku Reavis jako przynależnych do subkladu afrykańskiej haplogrupy A1A. Jednej z najbardziej archaicznych występujących dziś na obszarach Senegambii. Udało się prześledzić genealogię rodu Revis do XVIII wieku i nie stwierdzono jakichkolwiek konotacji z Afryką. Ta indywidualna genetyczna historia rodzinna ani nie wyłącza ich z grona ludzi to angielskiej tożsamości, ani nie wpływa na nasze rozumienie specyfiki genotypu angielskiej populacji, które jak niemal wszystkie populacje ówczesnego historycznego świata. I prehistorycznego również była genetycznie zróżnicowana. I tu należy pamiętać, że w wyniku wydarzeń II wojny światowej polska populacja uległa ogromnym zmianom. Dotknęło to przede wszystkim Polaków na ziemiach wschodnich ziemiach, które zostały utracone, które dzisiaj znajdują się na terenie sąsiednich państw Litwy, Białorusi oraz Ukrainy. Tamtejsza polska populacja, jak widzimy to, z Polaków zamieszkujących Dolny Śląsk, którzy w dużej mierze z niej się wywodzą, była zdecydowanie w mniejszym stopniu R1a niż ta, która jest dzisiaj spotykana w centralnej Polsce, w Łodzi, na obszarze, który żadnym zmianom wielkim, migracyjnym nie uległ. W związku z tym możemy uznać, że Polacy zamieszkujący na wschodzie byli nie mniej słowiańscy niż Polacy zamieszkujący na obszarach Polski Centralnej. I z wyjątkiem tych, którzy mieszkali w pobliżu Litwinu i w pobliżu innych ludów bałtyckich, czyli na północnym wschodzie, zamieszkiwali oni również tereny zasiedlone przez Słowian. Niemniej jednak proporcje przedwojennych Polaków, gdyby było dalej je przebadać, mogły być inne i tak bardzo ta jedna słowiańska haplogrupa R1a nie byłaby dominująca, czy też tak bardzo nie byłaby dominująca ta haplogrupa R, która łączy się jako typową indoeuropejską. Niemniej jest tak jak jest. Przesiedlenia oraz hekatomba krwi, jaką zwłaszcza polscy młodzi mężczyźni oddali podczas II wojny światowej, powodowała, że pula genów dzisiejszej polskiej populacji jest znacznie mniej różnorodna niż była jeszcze przed wojną. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Tej audycji dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast interpretacje w serwisach Patronite i Buycoffee.to. Coffee 2.